Czyli cóż, rocznik mogę wymienić, bo nie jest pan kobietą, czyli 1959 rok urodzenia i te studia, które gdzieś się tutaj w pana drodze życiowej pojawiły. Czyli Wydział, prawda, SGGW w Warszawie, Instytut Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tutaj też arteterapia na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. No jest to mi poniekąd też bliskie, bo przez pewien czas pracowałem w WTZ-cie Siedleckim, czyli Warsztacie Terapii Zajęciowej. Tam wspomagaliśmy młodą kadrę od 2002 roku, tak jak ten WTZ powstał, do 2005 roku. Też współprowadziłem zajęcia w takiej małej grupie terapeutycznej, oczywiście tymi sztukami plastycznymi. Mamy oczywiście bardzo bogaty, piękny tu dorobek pana. Nie będziemy cytowali wszystkich wystaw, prawda? Ale jest bardzo, bardzo bogaty. Proszę mi mówić, możecie państwo tutaj się z nim zapoznać. Ja osobiście jeszcze komentując taki, to, co tutaj starałem się dotrzeć do pana twórczości, do pana osoby, to też dzisiaj widziałem taki artykuł bardzo ładny na stronie bodajże Mińska Mazowieckiego z 2012 roku, z jednej z wystaw. Tam bardzo pana taki ciekawy komentarz co do samej wystawy do komisarza. Nie będę cytował, może pan też coś cokolwiek opowie na ten temat, ile do podejścia pana do pracy z uczniami, do samej organizacji wernisażu, do jego jakiejś formuły, żeby ten wernisaż też był ciekawym. Także bardzo mi się ten tekst podobał i te pana uwagi zawarte w tym tekście. I cóż, proszę państwa, myślę, że tradycyjnie oddamy głos panu, jeśli pan byłby łaskaw troszkę nas prowadzić i swoje jakieś aspekty twórczości tutaj podkreślić, bardzo będzie grać. Dziękuję bardzo. Ja się przygotowałem tym razem. Zwykle jestem nieprzygotowany, ale ponieważ jestem uczelnia, a tak sobie myślę, że ja od czasów studenckich to chyba nigdy nie wystawiałem na uczelni. Jakoś tak się zdarzyło. Także przygotowałem się, ponieważ pracuję z cytatem. Te teksty są nie moje, tylko są zaczerpnięte z różnych źródeł. Więc posłużę się w swojej wypowiedzi też cytatami. Ponieważ jest to uczelnia, więc próbowałem sobie niekrótką wypowiedź na piśmie. Mam tremę, ponieważ nigdy nie używam tej formy za pomocą kartki. Więc proszę mi wybaczyć, jeżeli to będzie dziwnie wyglądało. Ale spróbuję coś odczytać. Dzień dobry. Warto zapisać. Na razie idzie warto zapisać. I brawo, brawo. Konsekwentnie więc zacznę od cytatu, zacznę od Czesława Miłosza. Miłosz napisał jakiś taki esej, który zatytułował Życie na wyspach. Życie na wyspach, on to rozumie w ten sposób, że twierdzi, że bohema, nazywana później awangardą, czyli poeci i artyści, którzy zbuntowali się przeciw mieszczańskiemu społeczeństwu, obecnie zrzucili peleryny, przywdziali togi, marynarki, tytuły akademickie i przenieśli się na uniwersytet. Bowiem na wyspie zwanej uniwersytetem, w otoczeniu akademickiej społeczności, artysta ma szansę na życie twórcze. Tak twierdzi Miłosz. Podaje siebie samego jako przykład tej sytuacji. Pyta zdziwiony. A któż to jest taki profesor literatury słowiańskiej na amerykańskim uniwersytecie w Berkeley? To jest twór, czyli poeta w przegraniu, albo w ukryciu. Dziękuję, że zechcieliście państwo przypłynąć na wyspę Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlce na moją wystawę, a kierownikowi pracowni sztuki, doktorowi habilitowanemu, profesorowi tej uczelni, panu Tomaszowi Nowakowi, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję, artyście. Inny poeta, Zbigniew Herbert,
którego cytuję na początku każdego z tych obrazów pisanych. Chętnie wypowiada się na temat sztuk. Pisał o sztuce i sztukę uprawiał, bo bardzo dobrym rysownikiem. Lubił też prowadzić typowo akademickie dywagacje na temat wyższości malarstwa nad poezją. Twierdził, że w malarstwie szczególnie podoba mu się ta konkretność, przedmiotowość obrazu. Dzięki temu malarstwo, jego zdaniem, było bardziej od poezji odporne na interpretację, na manipulację. Rozumiał przez to, że czerwień w obrazie da się odczytać inaczej, nie da się jej odczytać inaczej, jak została namalowana. Trudno ją przeinterpretować tak, jak się to robi ze słowem. Twierdził też, że obrazu nie można nauczyć się na pamięć, ani opowiedzieć. Z obrazem należy obcować, a żeby go kontemplować, należy z nim żyć. Dlatego słusznie Państwo uczyniliście, przychodząc tutaj. Innej drogi do sztuki nie ma. Jak to? Obydwaj poeci, Zbigniew i Czesław, mieli jedną poważną, ale dość powszechną skazę, czy uraz, który występuje u literatów, zwłaszcza współczesnych. Otóż oni nie lubią współczesnej sztuki. Bardzo często się to spotyka. Wręcz gardzą ją, źle się o niej wypowiadają, nie potrafią jej zrozumieć. Ale w tej pogardzie przewyższał ich jeszcze bardziej Witold Gombrowicz, który nie dość, że napisał tekst przeciw poetom, to jeszcze do malarzy miał pretensje na wprost. Tutaj wyciągnąłem taki kawałeczek z jego dziennika, który jest taką troszkę formą teatralną. Pozwólcie Państwo, że przeczytam to dosłownie. Gombrowicz do malarzy. Do diabła z tym waszym malarstwem. Już mi się przejadło. Dość tej manni. Na co malarz? Człowieku, ty nie czujesz, ty nie wiesz, nie rozumiesz, nie chwytasz. Gombrowicz. Spójrzcie na te trzy zapałki, które kładę na piasku. Wyobraźcie sobie, że w pewnej grupie ludzi powstaje zacięta rywalizacja na temat, jak ułożyć te trzy zapałki, aby stały się najbardziej objawicielskim, artystycznie dziełem. Jeśli na przykład utworzę z nich trójkąt, to chyba będzie ciekawsze, niż gdybym położył je rzędem obok siebie. Ale można tworzyć układy jeszcze bardziej interesujące. Wyobraźmy sobie, że ogromny wysiłek wielu wytrawnych zapałkarzy został to wsadzony. Że jedni okazali się bardziej, drudzy mniej pomysłowi, że powstały hierarchie, że wytworzyły się szkoły i style, że narodziło się znawstwo. Ależ zapytuję, dlaczego to miałoby być niedorzeczne? Przecież nawet tymi trzema zapałkami człowiek coś wyrazi o sobie, o świecie. Przecież skupiając całą uwagę naszą na tych trzech zapałkach, możemy odkryć w nim misterium kosmosu. Wszak one są jego cząstką, a wiadomo, w kropli wody odbija się wszechświat. To wszystko pod warunkiem, że zaczniemy się w nie wpatrywać. Pytanie tylko, czy warto, czy warto, czy warto. I nie przeczę, że jeśli z takim natężeniem zaczniemy wpatrywać się w Cezanna, to Cezanne stanie się rewelacją. Pytanie tylko, czy warto. Czy warto i czy warto? Pyta Gombrowicz. Teraz już wiadomo, skąd obecność jedynego niepisanego obrazu na tej wystawie zatytułowanego Trzy zapałki. Na koniec jeszcze taka refleksja, że ktoś powiedział, że sztuka i życie są to dwa żywioły sobie przeciwstawne. One się tak troszeczkę wrogo do siebie nastawiają. Tak się jednak dziwnie składa, że jak się zajmujemy sztuką, to w końcu to życie zaczyna nam tą sztukę dyktować. Dosłownie 2-3 dni po tym, jak wpisałem ten tekst Gombrowicza do któregoś z tych obrazów, na mieście znalazłem taką reklamę. Brzmiała ona: żwir, piach sortowany, czarna ziemia z własnej kopalni, roboty ziemne. Warto. I tu numery telefonów. Proszę nie dzwonić,
Obraz już jest niedostępny. Zapraszam na wystawę. Jeszcze uwaga techniczna. Ta numeracja jest nie po kolei. Nie tak jak pisałem te obrazy. To jest wina kuratora, któremu za to bardzo dziękuję. Andrzej Sertusiew zjeżdżał tę pracę. Zapraszam.